Najprawdopodobniej we wtorek pojedziemy wyczekaną przez mieszkańców Kameny ulicą Pileckiego. Przez dziesiątki lat mieszkańcy Kameny chcący dojechać do osiedla Północ musieli nadkładać drogi przez centrum miasta lub ryzykować uszkodzeniem samochodu na pełnej dziur polnej drodze. Budowa zupełnie nowej trasy łączącej osiedle Kamena z osiedlem Północ też była prawdziwą drogą przez mękę. No ta inwestycja rzeczywiście miała swoje perturbacje związane z nierzetelnością ze strony wykonawców. No, przypomnijmy, że rzeczywiście w pewnym momencie byliśmy zmuszeni do tego, by zerwać umowę z wykonawcą, który wygrał pierwszy z przetargów ogłoszonych na tę inwestycję. Wykonawca praktycznie zaniechał robót, nie realizował harmonogramu. Tutaj nie można było już dłużej czekać. Umowa została zerwana, przetarg rozpisany na nowo i firma, która została wyłoniona w drugim przetargu, można powiedzieć, dokonała dzieła. Inwestycja zakończyła się zgodnie z podpisaną umową, czyli we wrześniu tego roku. Kolejne kilka tygodni trwały procedury odbiorów technicznych drogi. Brakuje nam tak naprawdę jeszcze tylko jednego podpisu wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Stosowne dokumenty zostały już złożone w Białymstoku. Czekamy tutaj na wizytę tegoż organu i mamy nadzieję, że już w przyszłym tygodniu suwalscy kierowcy będą mogli skorzystać z tej drogi. Taki jest nasz plan, takie jest założenie, żeby w przyszłym tygodniu tą drogę oficjalnie przekazać do użytkowania mieszkańcom Suwałk. Ulica Rotmistrza Witolda Pileckiego jest jednym z elementów pozostającej jeszcze w budowie na innych odcinkach trasy wschodniej. Te pierwsze elementy to przebudowa ulicy Leśnej, remont ulicy Sejneńskiej, teraz właśnie ulica Rotmistrza Witolda Pileckiego. Trwa jeszcze budowa stulecia niepodległości. Wykonawca dokłada starań, by dotrzymać wyznaczonego w umowie terminu. Upływa on 15 grudnia. Wykonawca nie sygnalizuje, że nie wyrobi się w terminie. My cały czas jesteśmy na placu budowy, obserwujemy to, jak budowa postępuje. Pytamy się wykonawcę na temat tego, czy jest w stanie zakończyć tę inwestycję. Wykonawca ani razu nie zasygnalizował, że inwestycji nie wykona w terminie. Rzeczywiście widać, że na budowie bardzo dużo się dzieje. Maszyny pracują tam praktycznie aż do późnych, już ciemnych godzin wieczornych, nocnych. Zatem widać, że wykonawcy zależy na tym, by ten termin dotrzymać. Po ukończeniu aktualnie wykonywanych robót trasa wschodnia nie będzie jeszcze gotowa w 100%. Ostatni spinający odcinek, wszystkie te drogi to droga, która będzie biec właśnie od ulicy Północnej do ulicy Sejneńskiej. Tutaj wstrzymuje nas tak naprawdę jedna rzecz, to jak przez nasze miasto będzie przebiegała linia kolejowa Rail Baltica. Do tego czasu, kiedy my nie wiemy, jak kolej chce tą linię poprowadzić, my nie możemy zaprojektować wiaduktu, który będzie biegł nad torami, na którym tym wiadukcie będzie przeprowadzona droga. Zatem te założenia i ta koncepcja kolejowa będzie już gotowa w przyszłym roku, przynajmniej tak wynika z zapowiedzi, i w przyszłym roku my również przystąpimy do projektowania tej drogi, a następnie będziemy poszukiwali środków na jej realizację.